Zapraszam Was na wielki test 10 klawiatur do 150 zł. Hej, 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 ja Was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. A w dzisiejszym odcinku wielki test 10 klawiatur do 150 zł. I tak samo jak w poprzednich odcinkach z tej serii wybrałem 10 różnych klawiatur. Kilka bardziej dla graczy, kilka bardziej biurowych, kilka bardziej znanych, jak i kilka, o których pewnie nigdy nie słyszeliście. Tak, żeby była różnorodność. Ale nie przedłużając, po prostu zapraszam Was już do tego odcinka i zacznijmy od przedstawienia bohaterów dzisiejszego filmu. Zacznijmy od najtańszej klawiatury dzisiejszego zestawienia. Testowane dzisiaj HP za 101 zł to nic innego jak bardzo mała, smukła i minimalistyczna klawiatura biurowa. U góry ujrzymy sporo dodatkowych przycisków multimedialnych, ale niestety całość lubi się trochę ślizgać na biurku. A4 Tech B188 to druga klawiatura dzisiejszego odcinka. Oczy rzuca się bardziej agresywny design i pomarańczowe klawisze, które co ciekawe są na mechanicznych przełącznikach. Jest to klawiatura hybrydowa. Ta oś podkreśla lekkie podświetlenie, o którym będziemy jeszcze mówić, a pierwsze wrażenie jest dosyć pozytywne. Firmę Redragon możecie kojarzyć z poprzedniego wielkiego testu. Ich karura została przeze mnie dobrze oceniona, więc zobaczymy, co potrafi dzisiejszy droższy model. Jaksa przychodzi do nas z podpórką oraz 6 dodatkowymi klawiszami z lewej strony. Całość nadal utrzymana jest w czarno-czerwonej kolorystyce z minimalistycznym designem. RAV4 Hurricane to bardzo nietypowa klawiatura. Dlaczego? Bo w zestawie z klawiaturą dostajemy, uwaga, wiatrak do chłodzenia naszych dłoni. Musiałem ten sprzęt przetestować. Ogromna, masywna, ciężka klawiatura z ogromną ilością nacięć i dodatkowych klawiszy. Jeśli już ją weźmiecie, to mam nadzieję, że macie spore biurko. V500 to kolejna klawiatura dla graczy. Tym razem sprzęt bez klawiatury numerycznej, ale co ciekawe, jest to klawiatura mechaniczna na przełącznikach Kaiwa Yellow. Moim zdaniem blisko im do czerwonych wisienek. V500 jest bardzo mała i minimalistyczna. Idealny sprzęt do przenoszenia lub dla osób szukających małych i tanich klawiatur mechanicznych. 129 zł za coś takiego brzmi kusząco, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. A4 Tech Bloody B314 to sprzęt z kosmosu. Jej nietypowy wygląd, nietypowe rozplanowanie dodatkowych 9 klawiszy, czy też dedykowana podkładka pod lewy nadgarstek to coś nietypowego i innego właśnie. Design z pewnością nie spodoba się wszystkim. Jednak pierwsze wrażenia z jakości wykonania czy z tego, jak dobrze ten sprzęt trzyma się biurka, pozytywnie zaskakują. Dell KB813 to klawiatura podobna do KB522 z poprzedniego odcinka. W zestawie otrzymujemy dedykowaną podkładkę pod nadgarstki, a ciekawostką jest zintegrowany czytnik kart w górnej części klawiatury. Sharkoon Skiller SGK4 to klawiatura, o której pewnie wielu z Was słyszało. Sharkoon jest u nas znany z ich dobrze wykonanych budżetowych peryferiów dla graczy. Spora klawiatura z 8 dodatkowymi klawiszami, jeśli chodzi o profile i świecenie właśnie, oraz zintegrowaną podkładką pod nadgarstki. Musimy pamiętać jednak, że SGK4 to klawiatura membranowa, chociaż SGK3 to pełny i bardzo często polecany mechanik. Ciekawostką jest, że SGK4 ma pełny N-key rollover, co nie jest często spotykane w tanich membranówkach. Mołtkom Volcano Hammer to istny klasyk, jeśli chodzi o tanie mechaniki. Przełączniki Autemu Blue robią robotę, a sama klawiatura posiada sporo klawiszy funkcyjnych i nie jest aż tak udziwiona jak niektóre poprzednie opcje. Od zwykły tani mechanik na normalnych switchach bez niepotrzebnych decyzji designerskich. Na sam koniec najchudsza klawiatura dzisiejszego odcinka. Kensington Advance Fit to biurowa klawiatura bez jakichkolwiek dodatków. Od zwykła i typowa bardzo niska klawiatura z kilkoma klawiszami funkcyjnymi. Dostęp tej klawiatury jest zdecydowanie jej jakość wykonania, a na biurku trzyma się bardzo dobrze. Przejdźmy jednak od razu do jakości wykonania klawiatur. Niestety, ale pod tym względem próżno szukać dobrze wykonanych biurowych klawiatur. Moim zdaniem o wiele ciekawsze biurowe klawiatury do pracy znalazły się w poprzednim odcinku z tej serii, czyli w wielkim teście klawiatur do 100 zł. Wszystkie biurowe klawiatury były dzisiaj plastikowe, jedynie Kensington w rękach jest cięższy i solidniejszy, jednak to nadal nie jest to. Pośród klawiatur dla graczy pozytywnie zaskoczył mnie mały i solidny Rapu, a zaraz za nim Sharkoon oraz Mołtkom. Chociaż są to klawiatury plastikowe, to zdecydowanie znajdują się poziom wyżej od pozostałych dzisiejszych konkurentów. Pytanie właśnie teraz, jak testowane klawiatury sprawują się w codziennym użytkowaniu i graniu. Zaczniemy od dodatkowych funkcji i klawiszy. Jeśli chodzi o użyteczność i możliwości, to w tym przedziale cenowym pokazało się sporo klawiatur. Hurricane z dodatkowymi 10 programowalnymi klawiszami, Bloody B314 z dodatkowymi 8, czy Redragon Jaksa z 6, niestety strasznie plastikowymi i świecącymi się klawiszami pod wszelkie makra. Większość dzisiejszych klawiatur oferuje podobny zestaw udogodnień, sporo klawiszy multimedialnych czy funkcyjnych, które pozwolą nam szybciej i wygodniej pracować na komputerze. Moim zdaniem zdecydowanym zwycięzcą pod względem super ekstra miliona dodatków jest RAV4 Hurricane. Posiada on ogrom dodatkowych przycisków, aż 2 dodatkowe porty USB, 8 wymiennych klawiszy, wiatrak, o którym wolę nawet nie wspominać, bo w sumie to nic nie daje, oraz otwieracz do piwa, bo
No cóż, co jak co, ale ta klawiatura po prostu musiała wygrać. Kilka klawiatur posiada podświetlenie, więc warto mu się przyjrzeć. Do wyboru mamy albo jednokolorowe podświetlenie w kolorze czerwonym, albo co ciekawe w kolorze turkusowym. Jeśli wolimy coś bardziej kolorowego, to z pomocą przychodzi Sharku oraz BlueD314. Muszę powiedzieć, że każda klawiatura ma podświetlenie, które spełnia swoją rolę i pozwala nam zobaczyć klawisze w nocy. Jedynie podświetlenie Hurricane'a jest bardzo mocno skryte za klawiszami. Moim zdaniem na pierwszym miejscu jest Sharkun, gdyż z perspektywy użytkownika świeci najlepiej, a oprogramowanie pozwala nam na najlepszą personalizację. Zanim przejdziemy do tego, jak się na klawiaturach pisze, musimy pomówić o ważnych i dodatkowych funkcjach. Sharkun posiada pełny antyghosting, co nie jest często spotykane w membranówkach. Oprócz tego Sharkun posiada najlepsze oprogramowanie, które pozwala nam zarówno ustawić oświetlenie, jak i wygodnie stworzyć własne makra. Propos antyghostingu, to znajdziemy go również w modkomie Volcano. Rapu V500, chociaż to mechanik, posiada jedynie 6 key rollover, więc więcej niż 6 klawiszy nie wciśniemy, chociaż często blokowała mi się po 3 klawiszach. Jak dla mnie to jest absurd, bo takie okropne działanie bez problemu byłem w stanie odczuć w grach, kiedy nagle następny klawisz już po prostu nie był aktywowany. Przejdźmy do najważniejszego, jak się na tym pisze i gra. Zdaniem moich dłoni na pierwszym miejscu zasługuje modkom Volcano. Trudno pobić to uczucie pisania i grania na niebieskich mechanicznych przełącznikach, więc to raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczenie. Klik jest bardzo dobrze wyczuwalny oraz mocno słyszalny i z pewnością membranówki dzisiejszego odcinka nie mogą z tym konkurować. Na miejscu drugim ponownie mechanik, Rapu V500. Chociaż w środku znajdują się niezbyt popularne Kaiwa Yellow, to są one bardzo podobne do zwykłych czerwonych wisienek. Przełączniki linearne, bez wyczuwalnego kliku i o wiele cichsze od niebieskich Altemu. Ciekawy sprzęt do gier, do pisania niekoniecznie dla wszystkich, bo trudno wyczuć, czy coś kliknęliśmy, czy nie. Musimy to zobaczyć na ekranie. Chociaż dwa pierwsze miejsca zajmują mechaniki, nie oznacza to, że membranówki nie dały rady. Na trzecim miejscu Exequo, Sharkun, Kensington oraz Dell. Kensington jak i Dell to klawiatury, które są wygodne w użytkowaniu prosto po wyjęciu z pudełka. Podkładka w Dellu daje radę, a Kensington jest na tyle niski, że landgarski oparte o biurko po prostu dawały radę. Sharkun jest niestety wyższą klawiaturą, więc polecam zakupić dobrą podkładkę pod nadgarstki, jednak pod względem pisania wcale nie czuć, że to budżetowa membranówka. Pisze się dobrze, klawisze nie są gąbczaste, a wciskanie klawiszy nie jest zbyt trudne. Naprawdę przyjemnie zrobiona membranówka. Zaraz za tymi klawiaturami dodałbym Redragona Jaxę, jak i BlueD-B188 oraz B314. Jaxa niestety ma podkładkę, która jest o wiele za mała i za chuda pod moje ręce. Pozostałe klawiatury miały mimo wszystko minusy, a to jedna klawiatura była bardzo gąbczasta, inna bardzo twarda, jeszcze inna jak Hurricane były dziwnie przemyślane i dolna część była pogrubiona, przez co było to bardzo niewygodne dla moich nadgarstków, nawet pomimo dodania mojej podkładki. Po prostu opisane przed chwilą dobre klawiatury były poziom wyżej, jeśli chodzi o ergonomię pisania i tzw. feeling skorzystania z klawiatury w grach, przynajmniej moim zdaniem. Podsumowując, do 150 zł znajdziemy naprawdę sporą ilość klawiatur, jednak trzeba być ostrożnym. Moim zdaniem klawiatury biurowe w dzisiejszym odcinku były słabe. Dell i Kensington były najlepsze z nich, ale i tak o wiele ciekawsze, lepiej wykonane i lepiej przemyślane biurowe klawiatury znajdziecie w wielkim teście do 100 zł. Na szczęście, tak jak ostatnio były słabe klawiatury dla graczy, tak też dzisiaj pojawiło się kilka perełek. Modkom Volcano Hammer to istna legenda, jeśli chodzi o najtańsze możliwe mechaniki i śmiało mogę go polecić. Dobrze wykonany mechanik z dobrymi przełącznikami, w tej cenie nie powinniśmy narzekać. Jeśli jednak nie lubicie mechaników, to Sharkun SGK4 pozytywnie mnie zaskoczył. Jak na membranówkę ma bardzo przyjemny klik, a użytkowanie tej klawiatury w żadnym stopniu nie przypominało mi o tym, że hej, to jest membranówka. Rapu, chociaż jest bardzo interesującym mechanikiem, ma ogromny problem z aktywacją kilku przycisków naraz, przez co trudno mi go polecić komuś, kto więcej gra w dynamiczne gry, które wymagają szybkich akcji na klawiaturze. Pozostałe klawiatury niestety były kilka poziomów niżej. Wiele z nich to klawiatury bardzo słabo wykonane, z najtańszego możliwego plastiku, ze zbędnymi bajerami, a inne były tymi złymi membranówkami. Twarde, gąbczaste, bardzo niewygodne do użytkowania w porównaniu do Modkoma czy SGK4. Okej, w takim razie cały test jest za nami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie śmiało, komentarze jak zawsze są wasze. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co wam się nie podobało, to postaram się to poprawić. Tak jak wspomniałem, jeśli o czymkolwiek nie powiedziałem, jeśli o czymkolwiek zapomniałem powiedzieć, albo coś ciekawego w tych klawiaturach jeszcze jest, albo coś ciekawego zauważyliście, bądź jesteście czegoś ciekawi, to tak jak wspomniałem, komentarze są wasze, pytajcie śmiało. A ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia już wkrótce, w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.